Srebrne medale i wyróżnienia indywidualne w kategorii do lat 15 przywiozły zawodniczki MKS-u Polkowice z tegorocznych Mistrzostw Polski. Kadetki dzielnie walczyły w trakcie turnieju finałowego, który został rozegrany w Gdańsku w dniach od 11 do 15 maja. Spośród zawodniczek młodzieżowej drużyny wyróżnienie indywidualne dostała m.in. Dominika Puzio. Polkowiczanka jest kapitanem MKS-u Polkowice i została uznana za najlepszego gracza drużyny. Dla mnie to jest naprawdę ogromny sukces, że byłyśmy na finałach Mistrzostw Polski, że zagrałyśmy w ogóle w finale. To był naprawdę duży sukces dla mnie. Jak wspomina zawodniczka, pasja do koszykówki pojawiła się w jej życiu w momencie, kiedy chodziła z mamą na mecze. Moja mama też sędziowała mecze i chodziłam na mecze właśnie z Polkowice wcześniej. No i powiedziałam, że chcę akurat chodzić na koszykówkę. Postawiłam na koszykówkę i już powiedziałam, że będę o to walczyć. Najbardziej dumni ze swoich zawodników są trenerzy. W tej chwili trenerami MKS-u Polkowice są Sebastian Rudnicki i Edyta Koryzna. Te dziewczynki trenują ze mną od pierwszej klasy podstawówki, od drugiej, więc teraz dobiega ósmy rok naszej wspólnej pracy, więc ja czasami więcej z nimi czasu spędzałem niż czasami rodzice czy rodzeństwo i dlatego ta praca naprawdę jest przyjemna, czasami trudniejsza, łatwiejsza, ale ogólnie można podsumować, że jest dobrze i efekt tego my mieliśmy w postaci tego srebrnego medalu. Staramy się kierować tym, jak rozwinąć młodzież, jak dać im takie narzędzia i takie umiejętności, aby one sobie poradziły w każdych warunkach. Wierzę, że szkoląc dobrze na nowoczesnych metodach, gdzieś z nową wiedzą, z nowym oddechem, będziemy na tyle dobrze przygotowani do kolejnych sezonów, że ten wynik jak gdyby obroni się sam. Gmina Polkowice docenia osiągnięcia swoich sportowców i klubów sportowych, szczególnie tych najmłodszych. Dlatego stara się wspierać ich na różne sposoby. Sport dzieci i młodzieży to ten sport, który jest bardzo istotny, bardzo ważny. W tej kadencji podkreślaliśmy, że będziemy kładli nacisk, aby on najbardziej się rozwijał. Jesteśmy bardzo dumni w Polkowicach, że właśnie dziewczęta przywiozły to mistrzostwo. To też oznacza, że ta praca z nimi wykonana przyniosła efekty. Gratuluję sztabowi trenerskiemu również. No i deklaruję, że w dalszym ciągu będziemy wspierać polkowicką koszykówkę i tą dla dorosłych i tą młodzieżową. Nina Jewtuszenko, Echo 24.